Dzisiaj w Wyższym Seminarium Diecezji Warszawsko-Praskiej miała miejsce uroczystość inauguracji roku akademickiego 2015-2016, w której udział wzięli przede wszystkim studenci pierwszego roku, klerycy, którzy odebrali indeksy, zgromadzeni profesorowie, no na czele z arcybiskupem Henrykiem Hozerem. Otrzymanie indeksu znaczyło dla mnie to, że no, zostałem gdzieś posłany nie tylko do bycia kapłanem, ale do stawania się coraz, do zdobywania wiedzy, o tak może to powiem. Studia są bardzo ważnym nurtem formacji seminaryjnej i w tym nurcie powinniście się usytuować w sposób taki, który rozwija wasze horyzonty myślowe, pogłębia waszą wiedzę, daje wam zrozumienie i umiejętność wiązania inteligencji z mądrością i w związku z tym dochodzenia do pewnej syntezy, która się układa w proces linearny rozwoju myśli ludzkiej, również rozwoju dogmatu. Studia dotyczące Pisma Świętego, Biblii, archeologii biblijnej będą wam służyły, byście mogli w sposób kompetentny objaśnić Pisma na wzór Jezusa w tradycji Kościoła, którą musicie poznać zgodnie z nauczaniem Kościoła, zgodnie z magisterium Kościoła. Potrzebny do tego czas aż 6 lat, żebyście mogli rozpocząć waszą działalność jako wyświęceni kapłani. A więc niech ten czas będzie dla was czasem błogosławionym, czasem łaski, czasem pokoju i radości. Amen. Nasze seminarium duchowne jest domem, który przygotowuje młodych mężczyzn do kapłaństwa. Domem, w którym odbywa się formacja duchowa, formacja intelektualna, formacja ludzka. I musimy powiedzieć, że w tym roku, na pierwszy rok do nas zgłosiło się 12 kandydatów, 12 alumnów. Pochodzą oni z różnych środowisk. Rozpiętość wieku jest może nieznacząca, ale też zauważalna, bo są i maturzyści, i osoby, które mają 30 kilka lat. Od zeszłego roku się pojawiła gdzieś taka konkretna myśl, a może to jest jednak seminarium. Bałem się tego, że właśnie tej drogi, że właśnie ja będę musiał wybrać tę drogę, aż w końcu doszło do tego, że nie, no Wojtek, trzeba coś zrobić ze swoim życiem, to nie może tak wyglądać. Trzeba podjąć jakieś konkretne działania. Wóz albo przewóz, że albo seminarium, albo coś innego. I wyszło, że jednak seminarium zostaje. Spotkanie z seminarium i pobyt w nim pokazują mi, że rzeczywistość jest o wiele ciekawsza niż wyobrażenia i że te wyobrażenia przerosły zupełnie moje oczekiwania. W seminarium jest o wiele ciekawiej niż myślałem i też w pewnym sensie o wiele trudniej niż myślałem. Rok akademicki 2015-2016 ogłaszam za otwarty.